Witam. No i nadszedł ten dzień. W końcu zapowiedziany film zacząłem realizować. Jest w miarę pogoda. Trochę odpuściło. Odwilż przyszła. Wypasowało złożyć w końcu zgrabiarkę. Zgrabiarka Deutschka 345 Hydrolift. Hydrolift, czyli chodzi o to, że kółka nie są regulowane. Nie są regulowane śrubą rzymską, na żadnym gwincie tam nie są. Zabudowany jest akurat siłownik, dlatego go nie widać, ale tutaj oto tą ośką jest prowadzony olej, który dochodzi do siłownika. No i hydraulicznie w ten sposób regulujemy wysokość roboczą. Co tutaj się wydarzyło? Rok temu uległa awarii, rozleciał się ten tryb. No rozleciał, nie rozleciał, no ale został uszkodzony. Akurat koło zębate talerzowe. O co tutaj chodzi? To jest oryginalne koło, które zostało uszkodzone w tym miejscu. Te cztery zęby zostały zjechane. Dlaczego też tak się wydarzyło? Dlatego, że ośka tutaj razem z tym trybem atakującym jest zabezpieczana segerem. Ten seger ma bardzo płciutki też tutaj rowek zabezpieczający i po skrzywieniu mi się wałka rurowego, tego, który tutaj prowadzi od ciągnika do właśnie tutaj tego frezu, po podniesieniu maszyny ścięło mi to zabezpieczenie i wepchło mi ten wałek z trybem atakującym na ten tryb właśnie talerzowy. No i taka awaria wynikająca tutaj z tego właśnie, że się ten wałek skręcił. No stwierdziłem po dowiedzeniu się, ile ten tryb kosztuje. Stwierdziłem, że dorobię go po prostu u takiego mojego stałego tokarza, który mi dużo części też wcześniej dorobił, a to do zbierki. No i podjął się oczywiście tego, dorobił mi po długim czasie, bo też oczywiście nie miał kiedy, no ale po namowach jakoś tam udało się to zrealizować. I złożyłem ją w tamtym roku przed właśnie samym sezonem i wytrzymała bodajże może hektar. Popracowała pół godziny, tryb ten talerzowy zmielił się cały, te zęby, wszystko się zjechało w nic, przy okazji uszkadzając też mój ten tryb atakujący, który wcześniej był dobry, pomimo tego, że tutaj on wepchnął się w jednym miejscu, to te zęby zostały ścięte, ale nie przez te zęby, które tutaj były, tylko przez pierścień, który tutaj jest, bo o, tutaj pokażę, na tym to jest ten stary, a tutaj jest ta ten nowy, dorobiony teraz i z tą, a ta tulejka stara została i ta tulejka właśnie, która była tutaj nabita na tym starym trybie, no to po prostu ona zjechała o tym rantem po prostu te zęby, a on był ok. No i teraz właśnie jak był dorobiony, wytrzymał tyle, moje się zjechały, zdarły się, tamte się pokruszyły, połamały i teraz nim zaczną na mnie ludzie tutaj oglądający psy wieszać, to nie była moja wina złego złożenia, dlatego że już tłumaczę, o co chodzi. W większości zgrabiarek, czy to są zgrabiarki ze Submashu, czy tam z Unii, czy też z Kuna, one regulacje szczeliny międzyzębnej mają w ten sposób, że na tej ośce głównej jest śruba gwintowana, przeważnie właśnie kontrowana. Popuszcza się tą kontrę w zależności od regulacji właśnie tego luzu międzyzębnego i patrzy się, co się dzieje, żeby nie była za ciasno, żeby nie była za luźno. Po prostu jeżeli się trochę te zęby też gdzieś tam już zużyją, no to można, jest możliwość tej regulacji, że popuszcza się po prostu kontrę, dokręca się ze 2-3 obroty i ten luz w ten sposób jest niwelowany. Przy mojej zgrabiarce tego nie ma. Dlatego tu nie ma jak spieprzyć tego, żeby źle ustawić. Po prostu jest atak składany na ostro.
ten luz jest dostosowany tak, tak od samego początku, że po prostu lekko ma tam na kartkę papieru przysłowiową być złożony i tyle. Nawet po, no oczywiście tam podkładki są, bo tutaj przychodzi łożysko igiełkowe z taką cieniutką podkładką, może pół milimetrową, może nie. Nawet gdyby jej nie było, no to na takiej wysokości zęba ten luz lekki powinien być większy, no ale nie powinny się zedrzeć zęby. A o co tu chodziło? Mi się nie podobał ten atak od początku, dlatego że jak przywiozłem ten tryb właśnie dorobiony i jechałem sobie, weźmiemy ten stary, jechałem sobie, o, tak po tym kole, to on mi w niektórych momentach próbował tak jakby się podnieść, wychodził po prostu na zewnątrz na zęby. Ja dzwoniłem zaraz właśnie do tego tokarza, mówiłem mu, że tak sprawa wygląda, mi się to nie podoba, bo tak, no to mi stwierdził, że to jest niemożliwe po prostu, dlatego że maszynę ustawia się i ona kroi sama, tak? Jedzie te zęby, robi, także nic tam nie było przestawiane w trakcie pracy tej maszyny i musi być każdy ząb powtarzalny. No i teraz do czego zmierzam? Tak, miał rację, tylko że teraz widzę, że ten tryb, który przywiozłem niedawno, ten tryb, który teraz właśnie zamontowałem, już pokazuje, o co chodzi. Jest zrobiony podług tego tryba atakującego. Teraz ten pasuje idealnie, jest ok, jeżeli chodzi o wysokość zęba, o szerokość zęba. A ten mój, który był oryginalny, dostosowany do tego koła talerzowego, no zobaczcie sobie na szerokość tych zębów. Zmierzymy tak po zewnątrz, dając na to, zaraz, jeszcze wepchnę, o, jest, udało mi się to zrobić. Widać, ostrość się coś pieprzy, widać, ponad 3 mm. I teraz zobaczcie sobie ten tryb, to już widać z oka, no nie trzeba tutaj być nie wiadomo jakim MacGyverem, żeby zobaczyć, jaka tu jest. Zara, jeszcze. Jedną ręką trochę minie bardzo. Mamy 2. To jest ponad milimetr. To w metalu jest masakrujące. To jest masakrujące. Dlatego to wszystko się rozleciało. To nie miało prawa chodzić. Ale dałem mu ten tryb, żeby po prostu wziął jedno do drugiego, zegrał, żeby to spasował. Miał ten talerzowy. I dlaczego, czy jego maszyna nie miał takiego, no nie wiem, czym to tam kroją, noża, żeby tą samą grubość zachować, nie mam pojęcia. No po prostu spieprzył to i co się będziemy tutaj dużo czarowali. Jeszcze z wielkimi pretensjami do mnie, że musi to poprawiać, że zrobił oczywiście bez odpłatnie, no bo przecież to było poprawka, tak można powiedzieć, no ale... Ale, no i teraz widać ewidentnie, co tu zawaliło sprawę, dlaczego to się rozleciało, to nie miało prawa, mówię, chodzić. I teraz popatrzcie sobie na tutaj, bo wydmuchałem akurat pistoletem, spód tego zęba ma cieniutki rowek, a całość zęba raz, że jest właśnie ponad 3 mm, to jest po prostu gruby ząb, a tutaj jest cieniutki z zewnątrz i szczelina międzyzębna jest dużo większa niż tutaj. No jest to spasowane teraz tym trybem, który dorobił drugi atakujący, no ale ten tryb będzie miał dużo krótszą żywotność, dlatego że jest delikatniejszy, jest no po prostu cieńciejszy ząb. Właśnie nie liczyłem tak w ogóle ilości zębów, czy one się tutaj zgadzają według tamtego starego tryba, czy nie. Dlatego być może był niedokładnie, był wąższy ząb podług tego starego i ten na niego właśnie nachodził. Przy okazji, rozsadzając mi łożysko, miałem założone nowe łożysko. O, tego typu. Bo mi przerwało chwilę, gdzieś tam wcisłem guzik. Tego typu tutaj łożysko
właśnie Japońca. Wcześniej miałem Koyo 7209B. Przez to, że właśnie tryb wchodził na ząb na ząb, nie miało gdzie to uciec, to zmieliło te zęby i przy okazji rozsadziło mi to łożysko. Ono pękło po prostu tutaj w środku, na tej tulejce. Na pół się rozłupało, kulki wyleciały, no i po łożysku, no. Oczywiście nikt za to nie wróci. Łożysko było nabijane tutaj na to. Na tą tulejkę tutaj przychodzi i w tą obudowę jest nabijane. Także bierzemy się, nabijamy łożysko, zakładamy zabezpieczenie. Tutaj zabezpieczenie było takie sprężynowe z rureczki, ale ja tego nie uważam, bo niejednokrotnie właśnie te zabezpieczenia są twarde, ale pękają, kruszą się. Dlatego pójdzie tu po prostu śruba i tyle. Bierzemy się, myjemy to wszystko, wycieramy, gwintujemy tamtą śrubę, która jest niezakręcona, i składamy. Także dogram coś później. Jeszcze wracając właśnie do tego zabezpieczenia, całego tego luzu międzyzębnego, żeby nie było ani za luźne, ani za ciasno, to przychodzi tutaj właśnie o taki stworzeń. I on jest po prostu prowadzony tutaj, także ma swój rowek i nie ma prawa ani wejść za wysoko, ani za głęboko. Także taka ciekawostka. Tak to jest składane. I tyle. Bierzemy się. No dobra. No i jesteśmy. Grabiarka złożona. Rowek zabezpieczony segerem. Tutaj tak samo wszystko poskładane. Oprócz węża, bo no niestety, ale przy montażu urwałem kruciec i muszę po prostu teraz dokupić wąż albo go zakuć na nowo. No i tyle w temacie. Grabiarka chodzi, nawet ładnie cicho. Wydaje mi się, że ciut szybciej niż wcześniej, ale to spowodowane właśnie tym, że z tymi zębami teraz jest ich ilościowo, nie liczyłem, ale tak mi się wydaje, że jest więcej, dlatego ona tak jakby szybciej chodziła, albo moje tylko takie wrażenie. Co tu więcej, no dobrze, że mi się tak udało. Wziąłem wcześniej, gdy ją rozbierałem, jak ktoś by obejrzał film rok wcześniej, właśnie z naprawy jej, z dorabiania tego koła talerzowego, to tam było widać, ja pokazywałem, jak ona jest składana, i to nie jest takie hop-siup, jak ktoś sobie tutaj by może to myślał, że bierze się, zdejmuje, oczywiście tutaj to zabezpieczenie wyciąga, opuszcza ją w dół i to koło talerzowe już jest na wierzchu i odkręca się tam bodajże 10 śrub i wszystko. Nie, właśnie to jest ten problem, że ona była tak zrobiona, ta zgrabiarka, że nakrętki ma od spodu, które są nieprzyspawane. No i żeby dostać się do tych nakrętek i odkręcić to koło talerzowe, no to zgrabiarkę trzeba rozebrać, można powiedzieć, że w drobny mak, bo trzeba odkręcić całą tą osłonę zewnętrzną, zdjąć tą drugą, bo ona jest dzielona tutaj na pół. Odkręcić wówczas, wywrócić ją do góry nogami. Tam są takie cztery śruby na fasolkach od wózka. Akurat na tym jest ta ośka i to ustawia się kąt tego grabienia, jak ona ma grabić, to trzeba sobie poznaczyć. Tak samo ja tak pozywam to muszla, zdemontować te wszystkie ramiona, które jest 12 sztuk, które chodzą po tym torze w tej muszli, i dopiero tam od środka są nakrętki. Dlatego ja już zapobiegawczo bałem się tego tematu, że jakby w razie by się kiedyś tam popsuło, to sobie te nakrętki pospawałem od środka. No i teraz tylko zrzuciłem ten wierzch, śruby wykręciłem pneumatem, raz, dwa szybkie zabiegi i mam złożone z powrotem. A tak to jest strasznie niewdzięczne, bo nawet jak pierwszy raz sobie nie zaznaczyłem na tej muszli i na tym wózku tego prowadzenia, jak ona, pod jakim kątem ma być ustawiana, to po złożeniu wydawało mi się, że wszystko dobrze jest, ale nie grabiła tak jak teraz. O, tutaj widać
Ona grabi od lewej do prawej strony, tylko grabiła mi podciągnik. Na tych czterech fasolkach to jest właśnie to ustawienie, całe wózka. I można zrobić ją tak, że będzie grabiła na tą stronę, będzie grabiła na lewą stronę, może grabić do tyłu, może podciągnik, także no w zależności od ustawienia. Także ja też wtedy źle to zrobiłem, grabiła mi podciągnik, pewnie ze trzy razy poprawiałem też, dopóki nie ustawiłem w tym swoim punkcie, którym była wcześniej. Dlatego mówię, no jest dłubaniny, żeby odkręcić to koło talerzowe, no to nie jest takie raz, dwa, jakby komuś się może i wydawało. Także ja tą zgrabiarkę mam w posiadaniu bodajże czwarty sezon. Chyba czwarty teraz, jak się nie mylę. W roku nią grabiłem około 60 hektarów. Trzeci, czwarty pokos, no pi razy 2,60. I byłem bardzo z niej zadowolony. Ja nie powiem, że ona grabiła źle, chociaż no ubolewam nad tym, że nie jest na tandemie. No i to jest jej bolączka. Na mokrych jednak łąkach, nierównych łąkach, no to raz, że koła tutaj się zapadają, a drugie to ona się też nie układa tak, jak powinna układać. Jeżeli są strasznie nierówne łąki, no to coś tam pozostawia. Ale grabi czysto. Grabi czysto, przy prędkości tam około 9-10 na godzinę. Naprawdę jest fajna robota zrobiona. No i gdybym, tak jak wspominałem wcześniej, nie skręcił mi się właśnie ten wałek rurowy, bo on jest strasznie tutaj delikatny, tylko na dwa felce. Dlatego będę musiał pewnie go wymienić, bo boję się, żeby nie powtórzyła się też powtórka z rozrywki. Czyli nie skręcił się i po uniesieniu maszyny nie wepchnął mi z powrotem tego wałka na... Wałka z trybem atakującym na to koło talerzowe i mi takiej samej roboty nie zrobiło takiego samego bałaganu. Włączymy ją. Trochę hałasować mi nie będzie przez to, że tam o piasek zahacza, ale nie mogę unieść, bo jest źle wyprofilowana, a już mi się nie chce tego pokazywać, tego dłubać. Także, o, pasek pisy. No teraz ją... Dobra, podejdziemy. Oczywiście jest jeszcze do nasmarowania, bo teraz mówię, no po roku przestoju można powiedzieć, no nie roku, od czerwca. To troszkę te rolki, które chodzą po bieżni, no hałasują. Tak to wygląda, a uniesiemy ją do góry. Tylko że pewnie krzyżak będzie znowu hałasował mi tutaj. No, tak to pracuje, no. Ona ogólnie to, mówię, jak była na oryginalnych częściach, na pewno chodziła też ciszej. No ale nie jest źle, no poprzednim razem jak te tryby nie były spasowane, źle dotoczone, no to nie szło ustać koło niej, tak jak zwolnicę w 60 hałasowała. Dobra, bo już trochę już wymarzłem dzisiaj, jest pogoda jaka jest, pada, wieje, także składam ją i to by było na tyle. Na razie, cześć.